Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w siedzibie firmy Trotek i po raz kolejny będziemy używać urządzeń laserowych. Dziś pokażę Wam, jak za ich pomocą spersonalizować realizowane przez nas projekty. Zapraszam! Tematem dzisiejszego filmu będzie ozdobienie tej deski, którą niedawno wykonywałem za pomocą bardzo tanich frezów do drewna. I w tym temacie pomoże mi Michał, który jak zwykle jest w siedzibie firmy Trotek. Cześć Michał! Cześć Paweł, witam ponownie. Zanim jednak przystąpimy do ozdobienia tej deski, pokażmy naszym widzom, co jeszcze oprócz tego możemy robić za pomocą urządzeń laserowych. Tematów na wykorzystanie lasera jest na wiele i tak naprawdę jedyna rzecz, która nas ogranicza, to nasza wyobraźnia. Jak widzicie, na bazie drewna możemy budować zarówno wiatraki, choinki, okręty, samoloty, wszelkiego rodzaju szkatułki, czy też tutaj jakieś koszyki na długopisy. Możemy zdobić rękojeści od naczyń kuchennych, w tym przypadku jakichś sztućców do grilla, wykonywać maski, upominki, czy nawet puzzle. Tak, tutaj mamy puzzle. Precyzja urządzenia laserowego pozwala na w pełni dopasowanie nam poszczególnych elementów. Z innych materiałów, jakie możemy wykorzystać do produkcji ozdób, są wszelkiego rodzaju laminaty, akryl, możemy je łączyć w warstwy, uzyskiwać takie skomplikowane projekty. Możemy również uzyskiwać bardzo skomplikowane grawery. Tu może Michał powie nam, na czym polega to grawerowanie, że jesteśmy w stanie dostać zdjęcie praktycznie takie naturalne, które niczym nie odbiega od zdjęcia papierowego. Do stworzenia tej aplikacji był wykorzystywany system Speedy na tubie ceramicznej. Wysoka jakość tego urządzenia i wiązki, którą puszcza, pozwala nam na uzyskanie bardzo szczegółowych detali. Czyli tak jak wspomniałeś, jest to praktycznie zdjęcie wygrawerowane na laminacie. Okej, tu jak widzicie są wszelkiego rodzaju inne ozdoby, zabawki, ekspozytory, czy też tabliczki ostrzegawcze, albo inne informujące nas na przykład o przeznaczeniu danego pomieszczenia. Kolejnym tematem jest grawerowanie metalu i tak jak widzicie tutaj również na metalu możemy uzyskiwać takie skomplikowane grawery w postaci zdjęcia, jak również wykonywać wszelkiego rodzaju gadżety, które na pewno będą atrakcyjne jako prezenty. Tu mamy butelki, mamy wszelkiego rodzaju dopinki do kluczów, znowuż zdjęcia i na dole wizytówki czy też tabliczki znamionowe, które mogą być umieszczane na produkowanych przez nas maszynach czy też innych podzespołach. Wróćmy w takim razie do naszej deski. Powiedz mi Michał, co musimy zrobić, żeby wykonać na niej zdobienie? Pierwsze co musimy zrobić, to umieścić deskę w urządzeniu, zogniskować laser i następnie dobrać parametry odpowiednie do danego materiału. Drewno jest o tyle ciekawym materiałem, że każdy gatunek drewna, nawet ten sam gatunek pochodzący z różnych regionów danego kraju czy obszaru, może nam się grawerować w różnych odcieniach, w różnych kolorach. Rozumiem. Rozumiem też, że zabezpieczenie takiego drewna też może wpływać na późniejszy efekt, który uzyskamy, bo inaczej będzie grawerować się surowe drewno, a inaczej będziemy grawerować drewno, które pokryte jest bejsą, czy też jak w tym przypadku woskiem do drewna. Tak jak mówisz, Paweł. Jeżeli mamy surowe drewno, łatwiej też jest nam dobrać pewne parametry, bo tu mamy jakby do czynienia z samym drewnem. Jeżeli mamy drewno pokryte, czy to lakierem, farbą, bejcą, czy właśnie woskiem, no to też uzyskamy inny efekt. Dobra, zobaczmy co nam wyjdzie. Tak jak wspomniałem, umieszczamy materiał w środku. Za pomocą narzędzia Focus Tool ogniskujemy nasz system. Aż spadnie nam przymiar, tak? Tak, spada przymiar, to znaczy, że to jest ta odpowiednia odległość od soczewki do materiału. Zamykamy klapę w trosce o nasze bezpieczeństwo i system jest gotowy do pracy.
proces dobiegł końca. To, co tutaj widzimy, to jest finalny efekt. Ostatecznie do wygrawerowania tego materiału użyliśmy dwóch procesów. Pierwszy to był proces grawerowania. Okazuje się, że tutaj drewno to jest, Paweł, sosna, tak? Tak, tak. To tutaj jest drewno sosnowe, pokryte woskiem, grawerowało nam się na dość jasny kolor, więc w celu wyostrzenia całej aplikacji użyliśmy też procesu nacięcia, czyli cięliśmy obrys tych słów przy użyciu niskiej mocy w celu jakby wyostrzenia tej czcionki. Okej, okay, efekt finalny tak czy siak wyszedł bardzo ładny. Powiedz mi, Michał, co jeszcze możemy robić za pomocą tych laserów? Czy możemy na przykład wygrawerować sobie na rzeczy, której no niekoniecznie zrobiliśmy sami, a którą kupiliśmy w sklepie, a chcielibyśmy ją sobie spersonalizować, żeby było wiadomo, że to jest na przykład nasze? Możemy wygrawerować na czym tylko chcesz, nawet na twoim telefonie. No może na telefonie nie, ale zaryzykujmy z obudową. Dobra, bierzemy obudowę, użyjemy naszej deski do tego, żeby tutaj sobie ten nasz materiał położyć. Zamykamy. Wymyślimy teraz jakiś ciekawy napis, może jakieś fajne imię. Wygrawerujemy i zobaczymy, jaki będzie efekt. Proszę o to twoje nowe etui. Z racji, że materiał jest jednokolorowy, się nie wybarwił pod wpływem temperatury, to otrzymujemy tylko taki połysk, ale myślę, że jest to jedyne etui w swoim rodzaju. Okej, okay, jak widzicie, tematów do wykorzystania technologii laserowej jest naprawdę sporo. Możemy tym obrabiać drewno, możemy obrabiać tworzywa sztuczne. Wszystko to trwa naprawdę bardzo szybko i nie wymaga jakiejkolwiek dodatkowej korekty. Te krawędzie są czyste, nie wymagają szlifowania, piłowania i tak dalej. Wszystko zrobione jest na gotowo. Dzięki, Michał, za pomoc. Wam dziękuję za poświęcony czas, za obejrzenie filmu do końca. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i dajcie łapkę w górę, o ile oczywiście Wam się podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki, Paweł. Ja też się cieszę, że mogliśmy mieć takiego tutaj wspaniałego gościa w naszym showroomie w Warszawie. Po drugie, cieszę się, że telefon dalej działa. Także mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło. Również zachęcam do oglądania. Pozdrawiam. Do zobaczenia.